Poranek Radia TOK FM. 7.44, Łukasz Gras, witam w poranku Radia TOK FM. Kolejny gość, Rafał Grupiński, wiceprzewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dlaczego Platforma Obywatelska, panie pośle, robi wiele, żeby te obchody rocznicy smoleńskiej, katastrofy pierwsza rocznica, nie były wspólne? Otóż Platforma Obywatelska nie jest na żadnym poziomie organizatorem uroczystości. Organizatorem uroczystości jest państwo polskie. Organizuje uroczystości w jakiejś części pan prezydent, organizuje w jakiejś części pani prezydent Warszawy, pani Anna Grunkiewicz-Waltz. To jest zadanie tych, którzy jakby odpowiadają za uroczystości w sposób naturalny i formalny. Myślę tu o państwie. Dlatego też trudno to przypisać Platformie jakąkolwiek rolę. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że to raczej Jarosław Kaczyński nie chce brać udziału w części z tych uroczystości. A może dlatego, że... że ma prawo zrobić tak, jak tak uważa. A oczywiście, może dlatego, że widzi, jak... To jest opinia oczywiście polityków Prawa i Sprawiedliwości. Może dlatego, że widzi, jak ci politycy bagatelizują ten fakt. Nie, nikt nie bagatelizuje tej rocznicy. Trzeba pamiętać o tym, że Platforma Obywatelska, my jako środowisko, ludzie Platformy Obywatelskiej straciliśmy także nie tylko swojego prezydenta, bo przecież Lech Kaczyński był prezydentem całego państwa i nas wszystkich, ale także straciliśmy przede wszystkim naszych przyjaciół, trójkę wspaniałych ludzi, Arama Rybickiego, Sebastiana Karpeniuka i Grzesia Dolniaka, więc to nie jest tak, że my w jakikolwiek sposób pomniejszamy, czy staramy się jakoś osłabić wymowę tych uroczystości, wręcz przeciwnie. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Toczy się od roku. Na początku może to było rzeczywiście trudniejsze, ale toczy się dyskusja wokół upamiętnienia tej rocznicy poprzez pomnik w Warszawie i to jest odrębny zupełnie problem, który rzutuje w ogóle na nastroje i pewne zacięcie polityków PiS-u. A może to jest najbardziej właściwy sposób uczczenia Lecha Kaczyńskiego, mówią politycy PiS-u. A problem jest tylko taki, że nasi przyjaciele i pan prezydent wraz z małżonką zginęli w tej tragicznej katastrofie, natomiast pomnik stawia się zawsze ludziom, którzy mają ogromne zasługi dla państwa lub kultury polskiej. Otóż jednak Lech Kaczyński nie był dobrym prezydentem i oczywiście tragiczna katastrofa w jakimś sensie przekreśliła nasze krytyczne oceny. Natomiast nasze w sensie bezpośredniego takiego oceniania dzisiaj Lecha Kaczyńskiego staramy się tego nie robić. Natomiast z punktu widzenia historii, z punktu widzenia zasług, z punktu widzenia prawdy o polityce, Lech Kaczyński nie jest politykiem, któremu w pierwszej kolejności należałoby stawiać pomniki. Jeśli tego rodzaju odruch można rozumieć zawsze, mimo iż było w tym sporo przesady, myślę tu o stawianiu pomników w każdym możliwym miejscu w Polsce Janowi Pawłowi II, bo był to rzeczywiście wielki Polak, przede wszystkim święty człowiek, to w tym przypadku jednak uważam to za aktywność w istocie polityczną, która ma sprawiać kłopot drugiej stronie i nadmierne ocenianie zasług Lecha Kaczyńskiego dla Rzeczypospolitej. A to palenie zniczy przed Pałacem Prezydenckim, podoba się panu to, że znicze jeszcze nie dogasają, jak mówią niektórzy, a już się je polewa wodą i zabiera? Sprzed Pałacu Prezydenckiego? Nie, znaczy to uważam oczywiście, że w tym przypadku, jeśli w nocy tego rodzaju czynności wykonywali jacyś strażnicy miejsce, czy ludzie, którzy się tam zajmowali porządkiem, oczywiście źle, bo znicze powinny się dopalać do końca, taka jest tradycja. Płomieniom pochodniom także pozwalano wygasać w czasach pugańskich, więc myślę, że i dzisiaj powinno one spokojnie te znicze móc zgasnąć. No złośliwe porównanie, panie pośle, trochę. No, ale powiedziałbym, że kulturowo uzasadnione. Czy nie widzi pan nic złego też w tym, że politycy PiS-u przed Pałacem Prezydenckim te znicze palą, rozumiem? Wtedy nie widziałem w tym nic złego. Wtedy nie tylko politycy PiS-u się gromadzili, mówię o rok temu, prawda, przed Pałacem Prezydenckim. Dzisiaj oczywiście palenie zniczy przed
urzędem, w którym sprawuje tenże urząd nowy prezydent Bronisław Komorowski, to jest, myślę, że niezbyt właściwe, bo nie jest to miejsce ani śmierci, ani wiecznego odpoczynku kogokolwiek z osób, które zginęły w tej katastrofie. A wczoraj palono znicze w całej Warszawie dla papieża Jana Pawła II? No cóż, mówiłem o świętości tego człowieka przed chwilą. I było tych zniczy znacznie więcej niż przed Pałacem Prezydenckim. Ale to też była, proszę pamiętać, że po śmierci Jana Pawła II robiono taki pewnego rodzaju łańcuch, tak jak łańcuch ludzi dobrej woli, którzy chwytali się za ręce, który był charakterystycznym zjawiskiem w chwili upadku komunizmu, prawda, że ten łańcuch był gdzieś od Warszawy aż po stolicę Estonii się ciągnął, tak w tym przypadku był taki odruch, że te światła jakby pamięci były zapalane w całej Polsce właśnie wzdłuż ulic, placów. Był taki naturalny odruch wtedy. I dzisiaj rozumiem, te znicze zapalane są na pamiątkę tamtego wydarzenia, ale nie pali się jednak zniczy pod miejscami zamieszkania czy urzędowania Jana Pawła II i nikt, myślę, nie będzie pod Bazyliką Świętego Piotra zniczy stawiał, prawda? Choć pewnie będą światełka pamięci jakieś trzymane w rękach. Gdzie pan będzie, panie pośle, 10 kwietnia? 10 kwietnia najprawdopodobniej będę brał udział w uroczystościach na Powązkach. Natomiast 9 kwietnia będę brał udział w audycji w Trójce Radiowej, ponieważ rok temu akurat byłem na tak zwanym śniadaniu w Trójce razem z kilkoma innymi politykami, w trakcie kiedy dotarła do nas wiadomość o katastrofie, więc będziemy się spotykać w tym samym gronie osób, które wtedy były w radiowym studiu. Panie pośle, zostawmy ten temat. Z każdym dniem będziemy o nim więcej mówić. Media będą więcej mówić, on będzie w przestrzeni publicznej żył. A chciałbym porozmawiać o bieżących sprawach. Z informacji tygodnika Wprost wynika, bieżących politycznych, z informacji tygodnika Wprost wynika, że przed tymi wyborami parlamentarnymi Platforma chce prześwietlić majątki wszystkich swoich kandydatów. Co to będą za ankiety? To jest nasza tradycja, to nie jest nic nowego. Osoby kandydujące na listę, więc kandydaci na kandydatów do parlamentu składają w Platformie takie ankiety, w których po prostu jakby najprościej mówiąc winni pokazać swoje związki z ewentualnym majątkiem publicznym, czy nabyli w jakimś okresie coś od Skarbu Państwa, lub też pełnią funkcję w jakichś spółkach Skarbu Państwa, więc ten styk między własnym życiem prywatnym, a na przykład pracą tam, gdzie decyzje podejmują ludzie związani ze strukturami państwa, powinien być pokazany, dlatego żeby nie było potem wątpliwości, że ktoś dzięki polityce na przykład albo się wzbogacił poprzez nabycie tego typu majątku, albo na przykład zaczął pełnić funkcję w spółkach Skarbu Państwa. Więc chodzi o to, żeby była pochodzenie majątku, rozumiem, ale tylko tego pochodzącego ze Skarbu Państwa. Związków. Tak? To jest najważniejsze, bym powiedział. Taka jest idea tego, choć tam są oczywiście także inne elementy istotne. Także wymieniamy na przykład przynależność do partii politycznych przed Platformą Obywatelską. I czerwoną kartkę to dostanie polityk będący, no na pewno nie w PiS-ie, co? No cóż, nie, tutaj to nie jest kwestia żadnych czerwonych kartek. Ale po co mam taka informacja, kto należy do jakiej partii przed? Zawsze takie informacje wypełniliśmy. To jest w jakimś sensie istotne. Jeśli ktoś był w 14 partiach przed Platformą Obywatelską, to zawsze można być podejrzenie, że będzie chciał za chwilę pójść do 16. Ale z otwartymi ramionami przyjmiecie wszystkich, którzy są z PJN-u i z PiS-u, tak? Z PiS-u chyba nie. Nie? Doktorze. Dlaczego? Politycy PiS-u, mówiąc waszym językiem, się nawracają i widzą, jak dobra jest Platforma Obywatelska. Chodźcie do nas. Jeśli chodzi o polityków PiS-u, oczywiście zdarzyły się transfery, to nawet bardzo słynne, jak chociażby Radka Sikorskiego. Jest ministrem w rządzie Platformy, a pan mówi, że PiS-owcom nie? Ale ja, panie rektorze, uważam, że jest całe duże grono polityków w PiS-ie, których w żaden sposób nie można by było w Platformie przyjąć, ponieważ PiS w swoim języku dzielącym Polaków, przypomnę chociażby, zresztą pan rektor o tym mówił przed chwilą z poprzednim gościem, kwestię śląskości,
której dzisiaj to jest tak, powiedziałbym, złą wolą bronią politycy PiS-u tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Otóż PiS jest w tym swoim trzonie najważniejszych polityków partią, która nieustannie dzieli różnych Polaków na lepszych i gorszych lub dzieli ich ze względu na pochodzenie czy odrębność pewną, jeśli chodzi o sposób myślenia czy działania, i uważam, że tego rodzaju ludzie nie powinni tak naprawdę w ogóle w polityce uczestniczyć, bo nie ma nic gorszego, szczególnie w sytuacji, kiedy na przykład przychodzi kryzys gospodarczy i tak dalej, nie ma nic gorszego jak tego rodzaju politycy, którzy czynią broń z problemów czy słabości ludzkich, a politycy, którzy potrafią dzielić w czasach, kiedy jest dobrze, tym bardziej starają się żyć z podziałów i wrogości wtedy, kiedy dzieje się źle. No nie chciałbym tak pan w Platformie widzieć takiego posła Kamińskiego na przykład, albo Kowala. Nie, nikogo nie przekreślam, jeśli chodzi o polityków, którzy mają jakiś dorobek i pewną samodzielność poglądów. Paweł Kowal opuścił PiS i nigdy nie był politykiem szczególnie agresywnym. Był politykiem raczej zajmującym się polityką zagraniczną, w szczególności kwestiami wschodnimi. I pod tym względem, choć często się z nim spieraliśmy, nie był politykiem agresywnym. Pan doskonale wie, że samodzielność poglądów to będzie wychodziła nie w trakcie, kiedy ktoś przynależy do danej konkretnej partii i postępuje zgodnie z wytycznymi wodza, tylko w momencie, kiedy już się przekroczy cienką granice i wyjdzie z tej partii, tak? No to wtedy się uwidacznia samodzielność poglądów. To prawda i powiedziałbym tak, że polska polityka się i tak w znacznym stopniu ustabilizowała w ostatnich latach, więc mamy o wiele mniej partii w Sejmie, mamy sporo jeszcze transferów, ale to są najczęściej przypadki indywidualne. Mamy próby po prostu zakładania nowych partii jak PJN czy Ruch Palikota, które jednak moim zdaniem skończą się niepowodzeniem. Wobec tego ci, którzy szukają swojego miejsca w polityce, chcą dalej aktywnie działać, a wyszli z takich partii typu PiS, czy nie wiem, może to się też zdarzać Lewicy na przykład, prawda? Czasami zdarza się nam przecież. To wtedy zawsze każdy przypadek należy rozpatrzeć indywidualnie, ale chyba pan nie wyobraża sobie, panie redaktorze, że w Platformie znalazłby się polityk taki jak na przykład poseł Suski. No, bo ja sobie wie pan, różne rzeczy mogę sobie wyobrazić, ale ja jakby pan mnie zapytał kilka lat temu, czy Radosław Sikorski będzie ministrem w rządzie Donalda Tuska, to też bym pan nie odpowiedział na to pytanie. No. Albo że Stefan Niesiołowski, który jak Platforma Obywatelska powstawała 10 lat temu. Pamięta pan, co mówił pan Stefan Niesiołowski? Ale Stefan Niesiołowski zawsze budził mój podziw dla talentów retorycznych i zawsze był bezpośredni w tym, co robił. A dzisiaj jest wicemarszałkiem. Nigdy nie zakłamywał tego, Sejm z Platformy Obywatelskiej. I ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo Stefan Niesiołowski jest osobą niezwykle zasłużoną dla odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest z człowiekiem, który, z którego poglądami w części mogę się nie zgadzać. Myślę tu o pewnych kwestiach światopoglądowych. Natomiast jest politykiem, który zawsze działał z otwartą przyłbicą, a to jest moim zdaniem najważniejsze. No, pan Suski też działa z otwartą przyłbicą. Nie, pan Suski robi wyłącznie to, co mu rozkaże prezes Kaczyński, natomiast robi to w sposób nieudolny i często chamski. To jest jego problem, że nie potrafi rozróżnić tego, co jest językiem sporu, a co jest językiem obrażania innych. Panie pośle, będziecie mieli problem z zapełnieniem wyborczej walki o miejsca w Senacie z Platformy Obywatelskiej? Uciekają senatorowie do Sejmu? Nie będzie takiej, nie będziemy mieli ten, na pewno takiego kłopotu. A są takie pogłoski, natomiast, bo trudniej się dostać, okręgi jednomandatowe w wyborach najbliższych i będzie trudniej dostać się do Senatu. Na pewno będzie to walka trudniejsza i w wielu miejscach tam, gdzie Platforma nie ma tak dużego poparcia jak w Polsce północnej czy zachodniej, prawda, czy na Śląsku. Więc oczywistym jest, że tutaj będą musieli wystartować najlepsi z najlepszych, prawda, jeśli chodzi o polityków Platformy. Jakieś lub nazwiska? Też ludzi, których my zaproponujemy, prawda, ten start.
No to jest w tej chwili rozważane na poziomie zarządów regionów Platformy, więc nie wiem jak to się w różnych regionach w tej chwili układa, jak te dyskusje będą się toczyły. Też trzeba zawsze o tym pamiętać, że to przede wszystkim kandydaci mają prawo powiedzieć, czy jeszcze chcą być w polityce, czy nie, prawda? Może też być zawsze ktoś, kto powie, że już wystarczy, prawda? Nie chce już być w polityce i się na przykład wycofać któryś na przykład z dzisiejszych senatorów i wtedy na to miejsce trzeba szukać kogoś innego. A pogłoski o tym, że wejdziecie w układ z PSL-em, że tam, gdzie któryś z kandydatów ma silniejsze poparcie w regionie, to dany kandydat z partii ustąpi miejsca? No, to jest interesujące. Pytanie jest o taktykę w tym przypadku. To trzeba, w każdym przypadku trzeba by było chyba rzeczywiście to dobrze rozważyć. Zjecie PSL na śniadanie, tak? Lepiej jest oczywiście, zawsze lepiej jest optymalizować własny wynik jako Platformy, ale to jest pytanie oczywiście o takie miejsca, gdzie na przykład PSL ma kogoś znakomitego i to też jedna rzecz jest z tego najważniejsza, żeby i Platforma, i PSL poważnie rozważają koalicję po najbliższych wyborach, co jest sygnałem dla wyborców o tym, że chcemy, aby państwo polskie było stabilne. Rafał Grupiński, wiceszef klubu Platformy Obywatelskiej, był gościem poranka TOK FM. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.